Tramwaje wróciły ponownie na ulicę Wolską, ale teraz nową trasą tutaj w Wykopie, pomiędzy dwoma jezdniami ulicy Wolskiej. Jak wygląda cała nowa trasa tramwajowa tutaj na Wolskiej i co jeszcze tutaj jest realizowane, bo prace się jeszcze wszystkie nie zakończyły? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Tramwaj, kierunek Kasprzaka. Witam Was tutaj, Czesi Czemząż i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z tramwaj kierunek Kasprzaka. De facto dzisiaj jest tramwaj kierunek Wolska. I tak, na spokojnie, to jest ostatni film już w tym miesiącu z tej inwestycji. Przynajmniej duży, short, jeszcze się jeden pojawi później. Natomiast tak, ostatecznie mamy całą część tramwajową już przejezdną. I dziś sobie przejdziemy nad tym nowym odcinkiem. Dokładnie wczoraj, 25 marca, została oddana do użytku nowa trasa tramwajowa i od tamtego momentu na nowej trasie tramwajowej na Wolskiej jeździ linia 13, 27 oraz 20. 13:27 jest oczywiście obsługiwana głównie przez tabor krótki, jak możemy zobaczyć w tym miejscu. Jedzie sobie krótki czasik, tak zwany szczeniak, no i w tym miejscu sobie tutaj skręci w lewo, przejeżdżając przez nowe rozjazdy. Tutaj też ciekawostek jest to, że na dole się znajduje sygnalizacja świetlna dla tramwajów, jedna z nielicznych w Warszawie, tylko łącznie dla tramwajów, choć już jak mi powiedzieliście, taka sygnalizacja świetna jeszcze się znajduje na placu Wilsona, z tym, że tam ona po prostu raczej zazwyczaj nigdy nie działa, tylko i wyłącznie miga. Ale faktycznie jest to jeden z takich unikatów na skalę warszawską. No i właśnie w tym miejscu nie jest. Tu jest bardzo słabo widoczne, dlatego tutaj zostało zainstalowane, ale całkiem sprawnie to działa. Jak żaden tramwaj nie jedzie z naprzeciwka, to zawsze do tramwaju jest puszczony i to faktycznie całkiem dobrze funkcjonuje w tym miejscu. Jest oczywiście, wykrywa tramwaj i wtedy się przełącza. Albo teraz na jakiś czas w teorii też się może chyba włączyć samemu, albo dronami po prostu wykryło. Natomiast co ważne, tu mamy oczywiście przystanek cmentarz prawosławny, tutaj całkowicie zniknął aktualnie do tramwajów. Jego już teraz nie ma i ten przystanek właściwie zniknął całkowicie teraz w mapie warszawskiego transportu publicznego, gdyż żaden autobus tędy po prostu nie jedzie, więc choć przystanki są, to nic niech się nie zatrzymuje, bo po prostu nic tędy nie jedzie. No, to taki mankament tejże inwestycji. Z kolei kawałek dalej oczywiście mamy przystanek elekcyjny, na którym już są i autobusy, i tramwaje, no i oczywiście tu się wszystko już zatrzymuje, więc po prostu trzeba dojść kawałek dalej z tejże strony. Z kolei tutaj całe skrzyżowanie jeszcze się jest niezakończone, choć tramwaje przejeżdżałem, to jeszcze tutaj parę pozostało prac, takich głównie jeżeli chodzi o część samochodową, ewentualnie rowerową. Natomiast pomijając to, no to pasażerowie oczywiście już korzystają z nowych przystanków tramwajowych, w tym miejscu z barierkami, z wyświetlaczami. No, obydwa wyświetlacze są tutaj oczywiście z systemu informacji pasażerskiej, choć jeszcze jeden jest trochę ogrodzony, więc jego dojście jest trudniejsze. Są duże wiaty poczwórne, więc to jest też na plus, jeżeli chodzi o wsiadanie. I nawet jest jedno drzewo na przystanku tramwajowym, jedno się tutaj ostało w tym miejscu, gdzie po prostu wcześniej było. Kawałek dalej oczywiście mamy jeszcze fragment nowego torowiska tramwajowego, już na zwykłych betonowych podkładach, nie tylko łącznie na części betonowej. No i tu jest ostatni odcinek, który został po prostu przebudowany w ramach tego, że w tym miejscu były tymczasowe, był jeden po prostu tymczasowy rozjazd. No i to też oczywiście musiało być trochę przebudowane. A dalej już mamy tory tramwajowe zielone w teorii, one po prostu są zazieleniałe z tego, że tu się wszystko zagnieździło. Tutaj trochę szkoda mimo wszystko, że ten odcinek do metra Płockiej nie został przebudowany na dalszym odcinku, bo on trochę wołał już faktycznie o jakiś remoncik trochę większy, żeby to przebudować. Głównie chodzi oczywiście mi o wyznaczenie tutaj na przykład zielonego torowiska w niektórych fragmentach, czy też lepsze dostosowanie przystanków tramwajowych do przystanku kolejowego, który w tym miejscu jest. No ale niestety nie zostało jeszcze aktualnie zrobione. Tramwaje tutaj dołem jadą owszem, ale zaraz są przystanki kolejne tramwajowe, więc po prostu siłą rzeczy to może byłoby zbyt blisko do pomiędzy sobą te przystanki tramwajowe, jeżeli byłoby obok siebie PKP Wola Wolska. No i dalej oczywiście jest za nas kolejny przystank tramwajowy, który właśnie w tym miejscu widzimy, więc tutaj jak jest Sokołowska, to po prostu byłoby zbyt blisko. No oczywiście na Sokołowską teraz tramwaje ponownie wróciły, one tutaj nie jeździły przez krótki czas, chociaż na Sokołowskiej de facto cały czas jeździły. Czy to była linie zastępcze, czy to była linia 13 teraz, czy to była 10 na krócie skróconym, no to tramwaje tutaj w miarę możliwości cały czas dojeżdżały. Na krótkim odcinku jak jednak, ale jednak dojeżdżały cały czas, więc nie było aż tak źle. No i oczywiście dalej koniec nowej trasy, znaczy koniec trasy, która była wyłączona z użytkowania takiego pełnego.
czyli przystanek tramwajowy Metropolska. Tutaj też ciekawostka, nie wiem czy pamiętacie, parę lat temu były odcinki z warszawskich inwestycji na temat tego, że właśnie przystanki tramwajowe tutaj na Metropolska zostały poszerzone. Pierwotnie tam były jeszcze po jednym pasie w każdym kierunku dla samochodów, to zostało zlikwidowane i przystanki tramwajowe się tutaj dosyć mocno poszerzyły, dzięki czemu można było wstawić chociażby wiatę, chociaż nie ma wiaty cały czas na tym kierunku, w kierunku Bemowa, gdzie mimo wszystko więcej osób korzysta z tego przystanku tramwajowego, przynajmniej w teorii, a w praktyce, no to jak widzicie, ZTM stwierdził, że jednak tamta wiata nie jest potrzebna. No i tak wygląda mniej więcej cała trasa, jeżeli chodzi o to, jak jest to funkcjonalne, ale oczywiście to nie oznacza, że już zostały zakończone wszystkie prace, chociaż tramwaje warszawskie zaznaczają, że wszystkie zasadnicze prace zostały zakończone. To nie jest to prawda, że wszystkie prace na tej inwestycji zostały zakończone. Tramwaje jeżdżą, ale budowa cały czas trwa. I dlatego w przyszłym miesiącu, pod koniec miesiąca raczej, dopiero pojawi się kolejny film z tramwaju Kiedy Kasprzaka, gdzie dokładnie pokażę, czy już wszystko zostało zakończone. Ale dzisiaj jeszcze oczywiście zerknijmy sobie, co właśnie jeszcze nie jest zakończone. Jednym z takich elementów, który cały czas jest niedokończony, jest na przykład rondo Wolnego Tybetu, które po prostu jeszcze nie ma ostatniej warstwy asfaltu na całej długości. Tam musi być całkowicie sfrezowane jeszcze. No i to będzie realizowane razem z Zarządem Dróg Miejskich w ramach frezowań takich weekendowych, więc to będzie po prostu skoordynowane razem z ZDM-em, więc to jeszcze aktualnie czeka, ale są jeszcze inne aspekty, które są niedokończone. Jednym z nich jest oczywiście to, co się tutaj dzieje na przystanku Elekcyjna. I co tutaj się właściwie dzieje? No po pierwsze brakuje właśnie ostatniej warstwy asfaltu na całym skrzyżowaniu, jeżeli chodzi o część samochodową. Widać to doskonale przy przejazdach rowerowych, które po prostu mają wylany asfalt w niektórych miejscach po prostu powyżej tego, jak to wygląda w pozycjach aspektach. No i droga rowerowa. Droga rowerowa, choć na tym odcinku do cmentarza prawosławnego jest już całkowicie gotowa, pomijając oczywiście oznakowania, ale jeżeli chodzi o asfalt i konstrukcję, to już jest mniej więcej gotowa i no i brak oczywiście znaków. To na przykład brakuje jeszcze tak pełnego chodnika wzdłuż całego cmentarza i wszystkich tutaj elementów religijnych, jak i również nie są wszystkie miejsca parkingowe dostępne, one są jeszcze po części wykańczone, na nich się jeszcze pojawia nawierzchnia, jakieś jeszcze właśnie prace przy tych chodnikach są realizowane, no i przystanki autobusowe w tym miejscu, czyli na przykład przystanek cmentarz prawosławny, nie są jeszcze w pełni oddane do użytku i nie są w pełni oznakowane, nawet jeżeli autobusy się na nich nie zatrzymują, to oczywiście muszą mieć pełne oznakowanie w ramach warszawskiego transportu publicznego. Tu na dole oczywiście już większość prac jest zakończona, choć też niekoniecznie, bo jest aktualnie na dole tramwajowe ograniczenie do 10 km na godzinę, więc się może te tramwaje tam szybko nie jadą. Tutaj też wzdłuż ulicy Kasprzaka po tej stronie i wzdłuż ulicy Wolskiej te drogi rowerowe choć są na ulicy Kasprzaka po stronie północnej, oczywiście mi chodzi o tą drogę rowerową, to choć one są, to jeszcze one nie są w pełni oznakowane, więc de facto one nie istnieją w świetle przepisów prawa drogowego, więc to też jest jeden z tych elementów, który jeszcze jest cały czas niedokończony. Z kolei tutaj z drugiej strony, na przystanku tramwajowym Ordona w USA cały czas brakuje ostatniej warstwy asfaltu, jeżeli chodzi o całą część samochodową. Tak jak widzicie, z nich te samochody zwalniają, bo jest próg faktycznie i trzeba wjechać na nowy asfalt i to cały czas skrzyżowanie czeka na ostatnią warstwę asfaltu. Dobrze widać tutaj przy tych przejazdach rowerowych, gdzie po prostu też drogi rowerowe nie mają w niektórych miejscach jeszcze ostatniej warstwy asfaltu, bo to jest po prostu połączone i tam jeszcze jakieś pomniejsze prace brukarskie są w niektórych miejscach realizowane, więc no, głównie chodzi o asfalt, głównie chodzi, jeżeli chodzi o asfalt, to też było ciepło, była dobra pogoda, koordynowanie z ZDM-em, ale mimo wszystko to cały czas nie jest jeszcze wszystko gotowe, tak jak ja mówiłem w większości tych moich filmów, ja tylko i wyłącznie robię podsumowania, jak już są wszystkie prace zakończone, dlatego na przykład Zagrzeb Południowe cały czas nie ma podsumowania, czy na przykład Orzew Mazowiecki cały czas nie ma podsumowania, bo tam na przykład cały czas nie działają jeszcze wyświetlacze. Znaczy działają wyświetlacze, ale nie wyświetlają informacji pasażerskiej, więc dla mnie de facto nie działają. Natomiast działają tutaj na pewno tramwaje, które jak widzicie sobie jadą kną przez tą trasę, nawet z nowymi jazzami, z nowymi wyświetlaczami, to jest ciekawe. Chociaż na filmie zobaczycie jeszcze jednego jazza, który ma działający wyświetlacze, a jest starym. Natomiast jak widzicie, tramwaj sobie tutaj na spokojnie jadą. Jak widzicie, ten tramwaj zbytnio tutaj nawet mocno nie zwolni i po prostu sobie przejedzie przez sygnał świetlny, bo po prostu tutaj się włączyła do niego sekcja. Więc to jest akurat dobrze zrealizowane. Natomiast co jest jeszcze niezrealizowane, to jest ta droga rowerowa, którą możecie zobaczyć właśnie w tym miejscu. Ona jest, ale dalej jest taki problem, który jest trochę dosyć no, niebezpieczny. Znajduje się skarpa. Jest to skarpa, jeżeli ktoś by wyjechał teraz ogrodzenie, to raczej na spokojnie by spadł, bo to ogrodzenie jest tylko wyłącznie tymczasowym małym płotkiem na budowie, więc to jest jeszcze realizowane. Tu też jak widzicie same cały czas osoby na budowie, więc tutaj jeszcze jakieś prace na samym torowicu tramwajowym są realizowane i dlatego też to jest ograniczone do 10 km na godzinę. Tutaj, no tu doskonale widać, że po tej stronie, gdzie pierwotnie był kiedyś przystanek tramwajowy na górze, na skarpie, cały czas jeszcze są realizowane prace czy to przy chodniku, czy to przy nowej drodze rowerowej w tym miejscu. Nowe drzewa tutaj oczywiście też muszą być posadzone, których jeszcze nie ma w śladzie starego torowiska tramwajowego. No
No i najważniejsze, nie działają cały czas obydwie windy. Chociaż z tego co słyszałem, przynajmniej jedna winda wczoraj w dniu otwarcia działała, tak to teraz widzimy na ekranie, to dzisiaj jak byłem nagrać ten film, to już ona nie działała, więc... No ja wiem, że można robić wszystko pod otwarcie, następnego dnia już zamykać inwestycje, ale no chyba nie o to chodzi. Nie no, tak już mówiąc zupełnie serio. No winda nie działa, tak? Jakby to, że wczoraj był jakiś przebłysk i ona działała, tylko można jako błąd statystyczny mogę powiedzieć. Chociaż widziałem ludzi, którzy faktycznie jeździli tam i nawet mam zdjęcia. Ale no winda jeszcze dzisiaj nie działa, więc jakby no nie skorzystacie z tej windy. Przynajmniej jak ja tutaj byłem, to jeszcze ona nie była funkcjonalna. I tak samo winda po drugiej stronie przejścia podziemnego również jeszcze nie działa. Więc czekamy, aż faktycznie również windy będą działać. To nie jest problem faktycznie, że przystanki są aktualnie niedostępne dla osób, dla wszystkich osób niepełnosprawnych, czy też z wózkami, bo pochylnie się tutaj znajdują po jednej i po drugiej stronie. Nie są jakieś strasznie szerokie, ale są i tymi pochyleniami można się dostać do wszystkich przystanków autobusowych i tramwajowych, bo na przystanki tramwajowe jest jeszcze przejście dla pieszych, więc tutaj aż takiego dużego problemu w tym temacie nie ma. No cóż, no teraz tramwajowa oddana do użytku. Prawie wszystko jest już gotowe, ale jeszcze na pełne zakończenie tej inwestycji u mnie na kanale musicie poczekać, aż wszystkie prace się tutaj zakończą. Jak i również na podsumowanie, które się pojawi miesiąc po zakończeniu wszystkich prac, więc na to też jeszcze chwilę poczekamy. I jeszcze, żeby nie było, że nie powiedziałem, jak tramwaje teraz tędy jeżdżą, to na Wolskiej jeździ aktualnie 26, 27 oraz 13, a na nowej trasie tramwajowej na Kasprzaka jeździ aktualnie jeździ 10 oraz 11. 11 w weekendy oraz poza szczytami jeździ tylko można na trasie Plac Narutowicza, Cmentarz Wolski, a w pozostałym czasie, czyli w godzinach szczytu, w skrócie w tygodniu, jeździ na trasie pełnej, czyli z Placu Narutowicza do Nowego Bymowa. Według mnie tramwaje tej linii powinny jeździć w kursach skróconych do osiedla Gutrzewska, bo po prostu by więcej osób z niej skorzystało. Ale no cóż, jest jak jest. Tymczasem to było na tyle z tego filmu. Jeśli taki materiał wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwonek. Jak zawsze zachęcam was do zostania patronami, ja Wiznosza. Filmu nie było wczoraj, kiedy faktycznie ta tramwajowa została dana do użytku, a nie było live'a, bo wtedy byłem w Olsztynie nagrywając Okiem Wiznosza. I filmy z Olsztyna się będą pojawiać na sam koniec miesiąca, również z tramwajem do Wilanowa. Na 1 kwietnia wiadomo coś specjalnego, muszę się przygotować, chociaż może mi pisać, co byście chcieli, żeby się pojawiło na 1 kwietnia. No i co ja mogę powiedzieć? Trochę jeszcze tych filmów przed nami będzie. Teraz będzie Rodona i ja na Kazimierza, bo znowu wyjeżdżam na kolejne 3 dni. Ale już to jest trochę innych sprawach. Cześć!